My name is Trevor. Mam 50 lat, mieszkam w Sandy Shores, lubię dobrą zabawę i twarde narkotyki. To mnie nie dotyczy ta sytuacja, przypominam. Panie, ja siłownie prowadzę nieużywanego gangu. Ale powiem wam szczerze, no że mam ochotę na zmianę skóry, no. Zdrowa. Będę miał pole popisu, no. Albo pole do popisu. Ła. To ja nie zauważyłem. Tej lampy jeszcze wczoraj tutaj nie było. No mówisz, że chcesz się zmienić drugą Julię? A to było świetne. No, mógłbym się zmienić na jakąś męsko-damską wersję Judy. Dziwnie jeszcze, ale byś wyglądał. No, chyba zamienię się w jakąś dziewczynę z Wadzieli. Ej, dobry dzisiaj streamer jest. Będę wyrywał tutaj dzisiaj chłopaków. Jutro kolejna część Don Trevorone, nie mogę się doczekać. Ale jutro można zrobić tak, że ja pojadę od niego, weźmie tu torbę. Ja do niego napiszę z jakiegoś swojego lewego numeru. Że pojadę od niego, ty później zadzwonisz do niego, że chcesz odebrać tą torbę. Jak chcesz, to złapiecie mnie. Chłopaki najwyżej gdzieś strzelą obok mnie, a ja się położę, nie? Jako zdrajca i wtedy, że on też się zdradził, nie? Ja go wkopię wtedy. No i dobra, i znowu może będziemy jakąś wymówkę, znowu damy mu szansę. I tak słuchajcie, do końca kurwa roku. Co? $30 macie. Chcesz zmienić całe swoje życie i zaczynasz od pożyczenia $30? Tak, Trevor. No, dawaj te $30. Jak to dawaj? No, pożyczyłem... O, trzymaj. O kurwa. Co kurwa, Don Trevor? No przecież jesteś taki zarobiony, kurwa. Masz, bierz. Bierz, leżą. Chciałem to przedłużyć, trochę się poprzepychać. Jasne. Fajnie, jak sobie biorę go, ja prawie w ramkę. Ale masz twarzaki, Judy. Piękne są. No pokaż, pokaż. Poczekaj, nie no, bo tutaj wiesz, tak ciężko mi się kurwa widzi jakieś Jimmy. A już. No wcale mnie to nie dziwi. Jimmy, widziałeś chmielarza, cofnij! Czekaj, powoli. O, co jest kurwa, jaką ma czapkę, skąd? Skąd masz taką czapkę, kurwa? Poczekaj! Co jest, kurwa? Ja nie widziałem takiej w życiu! No, nie wiem. Taką mi zaproponowano. To jest najlepsza czapka chmielarza, jaką widziałem. Ładnie wyglądam? No, ale schudłeś szybciutko! Co? Ja nie widziałem, że chmielarz ma taką czapkę! Jaką jeszcze ma? No, taką to wiem, że ma. Dobra, ustaw za coś ziemi, ja zaraz tu przejdę. Ty jesteś pierwszy, druga moja, kolega. Dobra, czekaj. No nie, to... Wyjście mi przesuńcie. Oto jest siwy ten. Nie, właśnie nie wiedziałem, która jest. Rzućcie hajsem. Znaczy ja nie mam $30, dajcie im ten, oddajcie im broń. Jakbyś zobaczył, właśnie, to lecimy, jesteśmy panowie, w kontakcie. Panowie, weźcie ten, numerami telefonu się wymienimy wszyscy. A, jasne, nie ma problemu. Dobra, ja odnoszę. A ja cię mam. Siwy, powiedz numer. 382. Jak? 382. No. 025. Mianowicie się pyta, czy może tak wyglądać, proszę zobaczyć. Poczekaj, zaraz zobaczę, tylko te numerki pospisuję, no. Tak, rzućcie mi wizytówki wszyscy, to ja sobie pozapisuję. O, ty dawaj szybko burger, co ja tam widziałem. Co jest? Chodź, wsiadaj, lecimy. Biorę po prostu. Rol! O kurwa! Jestem dziewczyną z Steryda, Lecisz z tym, kurwa! Ej, a to nie jest twoja dziewczyna Julia? Może jest. Dobra, słuchajcie. Chcę kurwa do mojego chłopaka Steryda, dawno go nie widziała. Wydzwońcie mi Steryda i macie mnie zabrać do Steryda. Kapisz? Ubierasz się a tak? A jak ten gagatek nie będzie chciał mnie przytulić, to go odpierdolę. Pewnie. Ej, to teraz jesteś chmielarzowa czy sterydziarza, bo już nie wiem. Ja dzisiaj jestem sterydziarza. Pani sterydowa. Dzwonię do niego. Jest, kurwa, na mieście. Siemano, steryd. Tam.
Siema, słuchaj, byłem przed chwilą na garnuszku, na garnuszku i spotkałem jakąś naprawdę fajną chica, która mówi, że jest twoją dziewczyną jakąś, nie wiem, czy powiedziała, że z innego miasta, czy coś, że właśnie przyjechała i nie ma do ciebie kontaktu, chciałaby się bardzo mocno z tobą spotkać. Powiem ci, ponętna, ponętna jak... Kurwa, jak miała na imię? Jak masz na imię, kochaniutka? Mam na imię Jessica. Jessica. Bo ja kurwa? Tęsknię za nim. Jessica. Byłam z nim razem w Tajlandii, poznałam go w Tajlandii. Kurwa, ty. Chyba jest kurwa z kutasem, znaczy baba z kutasem pewnie jakaś. Nie, pamiętasz ją? Pamiętam ją, kurwa, wiesz, kiedyś jej kurwa laskę opierdolił, ale ja powiedziałem jednak, że kurwa rozmyśliłem się, kurwa. Aha, no i nie chcesz powspominać jakichś dobrych czasów? Gdzie jest kurwa steryn? Kurwa, powiem ci, że boję się teraz w tym momencie, kurwa. Dobra, to dawaj, słuchaj, spotkajmy się na tam, gdzie wczoraj byliśmy. Na spotkaniu. Dobra, podjadę, no. Dobra, hej. Ej, dobra. Co ja kwiaty dał? Tak, panie, tak, tak. Dobrze ci idzie na tych szpilkach, słuchaj, jedźcie sobie. A nie nauczyć cię chodzić na tych szpilkach? Jasne, Jimmy, jasne. Trzymajcie się wszyscy. Na razie. Trzymaj się. Dobrze, że idzie Chmielarzowa. O, na tych szpilach. Jestem seksowna? Tak, jesteś. Musisz bardziej mówić wyższym głosem, słuchaj. To czy jestem seksowna? Jest git. Jesteś i jesteś teraz. Steryt, mój ukochaniaku! O, Janeczek coś się interesuje. Spierdalajcie stąd! Dzień dobry. Kurwa, Coco Chanel. Dobra, jedziemy. Gonimy! O kurwa, no, chodź do... im zarzuty jedą, no nie wiem. Posłuchaj mnie, kurwa, gagatku. To, że nie wyglądam jak Mielasz, to nie oznacza, kurwa, że masz prawo nas zatrzymywać. Sprawdź, kurwa, czy nikogo za tobą nie ma, kochani. Nie, patrz. Nie bądź przyjaciół. Ale jak chcesz, to możesz wytoczyć. Cześć. Dzień dobry. Nie widzę problemu, tylko... Miło mi panią poznać. Może steryda? No, to widziałem. To musisz skonsultować. Mam ochotę mu coś pokazać. Takie coś a, mam. A co ty możesz umieć, tak, stara raszplo? Kurwa, prawo się ich nie chce robić nigdy. Co ty, nara. Kapela... No, właśnie. Ucz się, kurwa, ucz się. Ty, 00, wzywają się. 00. Ucz się. Ja cię nauczę, kurwa, życia pisikiela. Maleńka. Alenka, ty kurwa ojcu, podziękuj, że cię w kondomie w Mielnie nie zostawił. Na jakie on radio chciał, bo dadliście? Czemu on brzmi jak do widzenia? Bo to, że to Chmielasz. A niesamowite te operacje plastyczne teraz robią, kurwa, w sklepie. Dobra, czy na kurczę. Za stacją w prawo. Ubu, chłopaki. Kurwa, nie mów to. Ale kiut przejażdżka. Mielasz pojebało cię. Boże, jak sweet. Kici kici, staryt, kici kici. Jak Mielasz teraz mówi kobiecym głosem, to mam wrażenie, że większość kobiet w tym mieście, jak coś im się dzieje, ma taki sam głos. Wszystkie te szmaty dzisiaj pokażę je. Prawie je, jak mają chodzić po tym mieście. Jedyną prawdziwą dziewczyną jest Judy. No i oczywiście ja. Stary dziara. Kiedy idziemy na Manipeli? Jutro Lester? Jutro Lester? Serio? Z moim chłopakiem. Dawno nie widziałam go. Mojego stereda, mojego misi pysia. Kurwa, nie sądziłem, że ta relacja powędruje aż do tego momentu. W tym kierunku. Wypierdalam cię z samochodu, a teraz wypierdolicie w samochodzie. Ja wyskoczę sam jakby. A bo dobra, nie powinien tu gdzieś być. Dobra, wiecie co, niech to będzie randeczka, tak a my się schowajmy gdzieś tu. Tu dawaj. Chmielnicka! No, dobra. Tutaj. Dobra. Tutaj z nim pogadaj, to my będziemy za ścianą będziemy słuchać. Halo? Ale co, bo ja tutaj jestem, to nikogo nie ma. No wiesz co, ona była tam pod labiryntem, z tego co wiem, tam ją zostawiłem. Kurwa, to cię tutaj nie będzie, tylko ty mnie z jakąś dupą wystawiasz? Nie, wiesz, no chciałem się spotkać z tobą, no więc... Jest pod labiryntem. Jakiś, kurwa, nie wiem... Idzie. Ja ją odjebię, wiesz o tym, jak kurwa, to będzie jakiś, kurwa, chujowy numer. Spokojnie. Dobra.
Cię nie widziała, Sodziego, gdzie żeś był przez ten cały czas? Chodź się przytul do mnie. Chodź. Wypierdalaj stąd, kurwa. Kurwa, Maciej nie wierzy w to. Ła! Co ty zrobiłeś, gnoju? Gówno, kurwa, zrobiłem. Zamknij dupę, kurwa. Stary, co ty byś zrobił? Kurwa, co ty, kurwa, mnie... Kto to, kurwa, jest? Przecież to ma brodę, kurwa, do chuja jebanego. No, przebaczcie, kto to może być? Razem na siłowni, żeśmy ćwiczyli. To robiliśmy razem? Kurwa, co ty, kurwa, gagatku, żeś narobił? To był ja jestem w ukryciu. Co to, kurwa, jest? Jestem Jessica. Tłumaczysz mi to, czy mam jej kurwa przestrzelić jeszcze kolana? No popatrz. Najpierw może jedno? Nie! Teraz może drugie? Tylko nie w cipkę, znaczy siusiaka! Ja pierdolę, ja w to nie wierzę, zobacz, jej nawet majtki odstają, kurwa Trevor! Jej, jemu, tobie kurwa, kim ty kurwa jesteś do chuja? Jestem stary dziarą! Kurwa dziury. Stary dziara. Kopiemy ją zaraz, czy co? Bo jej zrobię jeszcze z 15 kurwa takich dziurek w głowie, kurwa. Ale jak myślisz, kto to może być? Kto to może być? Ktoś, kogo znasz? Ja kurwa żadnej Jessiki nie znam, poczekaj kurwa. Słudziaku, no na pewno mnie znasz. Tak? Ostatnio mi pieniądze dawałeś. Jak pieniądze ci dawałem ostatnio, kurwa? No nie kojarzysz mnie. Po latach teraz pierwszy raz. Nie kojarzysz mnie, a przecież ostatnim razem żeśmy byli razem w Bostonie. Co? No tak, byliśmy na tej twojej siłowni razem z tym, jaką miał Frankiem, ten co potrafi ja założyć knagę wokół szyi. Czy można kogoś odjebać po raz drugi, kurwa, do chuja, bo już mnie zaczynasz wkurwiać. Prawda, kurwa, Trevor, co tu się, kurwa, dzieje? Przecież ja tej dupy, kurwa, czy tego kogoś, kurwa, to nie znam tak naprawdę. Skąd go, kurwa, wzięliście? Ze strefy 51 do chuja jebanego? Znasz, Sterdziok, znasz. Znasz, przypomnij sobie. Tak znam. Dawałeś kasę. Mogę. Słowo dałem klucz. Kasę kiedy? Wczoraj dawałem kasę, kurwa, chmielarzowi. No. To chcesz mi powiedzieć, że to jest kurwa chmielarz? Zgadza się. Co kurwa? Muszę się ukrywać tymczasowo. Ja się wiem, że musisz się ukrywać, bo się rozjebałeś na psa, gasku, kurwa. Nie rozjebałeś na psa, tylko kurwa na kajoperikol śmiech. Rozjebałeś się kurwa do psa, który jest skorumpowany, dałeś mu kurwa info, kurwa wyszło to na miasto, bo pies się kurwa wypierdolił. Kurwa. Adam, kurwa. No niestety, kurwa. Dzisiaj info wyszło. Także jesteś kondonem, kurwa. Serio? Serio. Pierdolił się do psa, który jest skorumpowany i pies doniósł, kurwa, na niego, kurwa, że daje info. Się normalnie rozpierdala. Nie wiem dokładnie z czym, ale dał info o kimś, kurwa, albo o czymś. Wiem, że na stówę, tak? To jest pewna sprawa, kurwa. Także co teraz gagatku, kurwa? Gagacino jak już i po drugie nikogo się nie rozjebałem. Możecie mnie zawieźć na szpital, psia mać. Ten pies by nie kłamał, kurwa, nie ma chuja. Kto o kurwa. Komu, gdzie? Ciekawe. Ja ci powiem tak, chmielarz, teraz cię szuka tyle ludzi, kurwa, że teraz cię już zakopią na pewno, kurwa. Ale przecież, kurwa, nic nie zrobiłem do chuja, kiedy miałbym to zrobić? No ja nie wiem, kiedy to zrobiłeś, czasu miałeś dużo. Się na niego nie rozjebałem do chuja, to przybijcie mi jakieś kurwa białko chociaż. Kurwa, to że jakaś pałaga na farmazonie, kurwa, to nie oznacza, że się kurwa na kogoś rozjebałem, pokaż mi papier, to w to uwierzę. Pierwsze białko, kurwa, dostaje kurwa, jak się wchodzi na puchę, kurwa, nie na wolności, także nie pierdol mi tu głupot, to jest raz. Po drugie, powiedziałeś coś psiarskiemu, kurwa, o kimś. I ten psiarski, kurwa, doniósł, że to powiedziałeś, że się nie rozjebał na psach z tego względu, że jest skorumpowany. Przypomnij sobie, co komu ostatnio gadałeś. Ci mówię, kurwa, takie info dostałeś. Chciałbym bardzo, ale nie przypominam sobie tego. No po chuj mam palić teraz kurwa farmacją. Nie wiem, no powiem ci szczerze, że to kurwa nie jedna ekipa teraz gada w tym. Ale ja ci powiem szczerze, że ktoś kurwa chce mnie chyba specjalnie mu pierdolić. Chyba dlatego tak to jest. No to chyba wiemy oboje kto. Chyba też wiem kto to może być. No, wiesz co jest najlepsze? No kurwa. Że ten pies, który jest skorumpowany jest psem kuja. Nie wiem, kurwa, o kim się gadasz, ale mam wrażenie, że albo kuj, albo ktoś inny chce mnie upierdolić w tym mieście. Ja się na nikogo nie rozjebałem i już ci to tłumaczyłem. W takim razie to pies kuja, kurwa, mąci? W kuja mąci, kurwa, w kuja wali, żeby mnie, kurwa, zakopali. A na kogo się rozjebał niby? Czekaj, właśnie, kurwa. Na kogo ja bym mu, kurwa, puścić coś?
Może dać radę wziąć na szpital i kurwa przebiorę się znowu za chmielarza, co? Weź jakąś apteczkę czy go opać, kurwa. Ja nie wiedziałem, no sorry, chmielarz, nie strzelam. Nie no, luz, no chcieliśmy się po prostu jaja ze porobić. Nie no, wiedziałem jakie jaja, że przychodzę, kurwa, tutaj laska z kutasem stoi i brodę ma na wierzchu. No to jest duża historia, że zrobiłem z operację plastyczną na chwilę, bo mieliśmy, kurwa, akcję z Trevorem. Czekaj, zaraz się dowiem wszystkiego. No kurwa, pojebana akcja. Jak ktoś korzysta z apteczki, bo ja nie bardzo. A jest apteczka, ewentualnie mogę wykroić. Ja mam voucher, no. Nie wiem, czy apteczka tu pomoże. Dobra, przyniosę. Chmielarz, o kogo może chodzić? Jaki pies? Nie się mam pojęcia. Słuchajcie, dobra, ty, może... Trevor! Dacie radę mnie do sklepu z powrotem wziąć? Ja tą akcję wyjaśnię. Ale pamiętacie, jak wtedy zapisałeś mnie do szkoły, do chmielarza, nie? No. Wtedy pojechaliśmy na szpital i dwóch właśnie psiaskich mówiło, że on się właśnie wysprzęglił dzień wcześniej. A i też sobie z tobą gadali. Prawda, no. Pytanie, czy to już wtedy nie było jakiegoś konfliktu? Ale tu mi się wydaje, że to jest jakiś farmazon, kurwa, ja się przecież na nikogo nie rozjebałem, no przecież po chuj miałbym kłamać. Ale najłatwiej jest powiedzieć, że chmielarz coś odpierdolił, patrząc na to, jaki jesteś, nie? No ja rozumiem, jesteś o co jesteś przypałowy, no to najłatwiej powiedzieć, że przypałowa osoba coś odpaliła. Ale ja nie rozumiem, komu ja tak zaszedłem po spasnokie, że ktoś mnie tak bardzo chce upierdolić, o chuj tu chodzi? Powiedz mi, jeżeli, nie wiem, załóżmy, że coś odpierdolił ten policja, no to lepiej jak powiesz, że ty coś powiedz zrobiłeś tak. I w to uwierzą, niż wiesz. Znasz Bazyla? No znam Bazyla. To sobie przypomnij, co mu ostatnio mówiłeś. Bazyl, i to już wiem na stówę, że się rozjebałeś na kogoś, kurwa, i to jest ekipa ogólnie paru ludzi, kurwa. Których się rozjebały. No to, że, Bazyl, ja z Bazylem mam kontakt, to jest jedno, ale to, że ja to się Bazyl, no to Bazyl się rozjebał na ciebie, że kurwa sprzedajesz. Tak kurwa, ale nawet jakbym bardzo chciał, to sobie nie mogę przypomnieć. Teraz słuchajcie. Powiedzieć i on się rozjebał. Postawcie mnie na nogi i kurwa, dajcie mnie na sklep, kurwa, zrobić operację plastyczną jeszcze raz, kurwa, i pójdę to wyjaśnić, kurwa. Mam ja to, kto chce ze mną pogadać, to pójdę pogadać. Kurwa, aż chcę się dowiedzieć, bo to chuja tak nie będzie, kurwa. Ogólnie sytuacja wygląda tak. Bazyl powiedział, że dostał od ciebie info na temat kogoś i sprzedał to info kujowi, że ty się żeś rozjebał. No to ja chcę tego wysłuchać w takim razie, bo to jest jakiś kurwa... Kto ci to kurwa powie, jak ja ci to mówię teraz między nami, ty? Ale to chcę to usłyszeć od osoby, która właśnie ma ten do mnie jakiś problem. Jeżeli chce, to niech mi pierdoli tą kurkę i pośle mnie do piachu. Ja chcę na sklep, kurwa, niech mi poskładają na ten szpital, kurwa, potem na sklep, kurwa, przebiorę się za chmielarza i lecę, kurwa, tam. Po pierwsze, to ty musisz to wyjaśnić, kurwa, z Bazylem, nie z kimś, to chce cię odjebać, bo jak pójdziesz to wyjaśnić z kimś... No może tak być. No wyluzuj, Chmielicki, kurwa, no na pewno jakieś, kurwa, pomówienia, no. A ty faktycznie znasz jakiegoś, mówiłeś coś tam o Bazylu. No ja znam Bazyla, ale ja z Bazylem to tylko robię sobie takie jaja pod względem, że on łapie kogoś na chmielu, kurwa. To wtedy, kurwa, dzwonię do niego i mówię, żeby przyczynił mi gagatku. Ale, kurwa, dzwonienie dlatego, żeby jaja se porobić na chmiel, to kurwa jedna, a rozjebać się na jakiegoś, kurwa, wielkiego gangusa, to drugie. Przecież nawet nie mam styczności ze żadnymi, kurwa, gangusami. Ale zobacz, że był farmazon, że ukradłeś, kurwa, 40 burgerów, to zaraz będzie farmazon o tymi, kurwa, no wiesz, tak, ktoś ja to ci rozpuszcza. Mówię, że ktoś to rozpuszcza i ktoś chce mnie upierdolić ewidentnie. A wiesz, to co słyszeliśmy teraz, to jest już faktycznie konkret, to może kurwa się nie przebieraj. W razie czego, wiesz. Ale dobra. Nie, już się przebiorę, nie będę robił cyrku. Chuj, ja chcę tak. Sam się dowiedzieć. Pojebana akcja. Spokojnie, Chmielarz, pomogę ci, będzie dobrze. Cześć medyczki, cześć dziewczynki. Ja spróbuję się ustawić z tym Bazylem. Cześć. Da radę tutaj Słuchajcie, pomóc? Moja koleżanka. Miała operację i trochę jej źle operacji zrobili. Pomóżcie, zakażenie się wdało. Dobra, to już. Słuchajcie, tutaj będzie trzeba też wykastrować, bo nie zdążyli zrobić tego w szpitalu. Chirurgii plastycznej. Nie. I podciąć struny głosowe, bo za nisko mówi. Będzie opcja tutaj, żeby jajeczka podciąć albo podwiązać chociaż. Nie, pani się nie słucha, niech pani się go nie słucha. A teraz nie wiem, o co chodzi. No, niech mówi jedna osoba, bo ja nie wiem. Co się dzieje, co się stało? Bawimy się w barprzebierańców na chwilę i dostałem generalnie kulkę. Kulkę? Nawet dwie, z mojego magazynka. Ale taką kulkę, taką na takie te też takie... Nie, chodzi o balls. Chodzi o balls, jądra. Worek mocnowy i te sprawy. No i właśnie chodzi o to, że on ma to samo co ja i chcielibyśmy to zmienić, żebyśmy mogli tę kulkę posłać tam, gdzie powinniśmy. Ha, czyli...
korektę płci państwo chcą wykonać. Słucham? Tak. No tak. O kurczę, to tutaj musiałabym zawalać bardziej mojego kolegi. Chciałam cządra wyjąć, naprawdę. Okej. Sekundę, zawołam panią. Widzisz, Mielasz, będzie dobrze. Że co, bo już wiele nie słuchałem. No, wszystko będzie dobrze. Pani nie. Wszystko będzie dobrze. Zajmą się tobą bardzo, bardzo dobre specjalistki. Przepiękną brodę. A ty na mnie, kurwa, gluta puszczasz, Trevor. Przepraszam bardzo, może pani mi je uśpić i podkładać do reszty? Ale jestem z rodziny, jestem mężem. Czy pani, on tak naprawdę został postrzelony z nerwa. Znaczy, no bo państwo chcą wykonać rekonstrukcję, znaczy... Nie, żartowaliśmy sobie, on po prostu został postrzelony z nerwa. Dekonstrukcja członka. Dobra. My żartujemy, to jest mężczyzna. Weźmy udział w teatrzyku. Nieźle. Ciekawe, będą dymy. Poddymiane jest, powiem ci, z tą sytuacją, jestem ciekawy. No ale mi już wczoraj mówili, nie? No wiem. Że on sprzedaje na psa, mi się przypomniało, jak wtedy na szpitalu gadaliśmy, to właśnie stał tutaj bazy. No. I ktoś jeszcze był wtedy. Czy ty będziesz papugował panią lekarz? Dlaczego papugował? Czy damy inne pozycje? Trevor! Co? Nic. Zapominam ciągle, że tak jesteś. Że jaki jestem? Że lubisz myśleć tylko jednym. Ale ja mówiłem, że o pozycji książkowej, Judy. To ty lubisz myśleć o jednym. Mówiłem o pozycji książkowej. O kurde, jeszcze kucnęłaś. Judy. O! Stop tych zagrywek! Gagatki. Chodźmy, Jessica. Jessie. Ty masz moją klamę, dałem ci na Kajo Perico, masz moją klamę. Odejdź ode mnie, ja mam Jessie. Tą klamę. Jessie. Ja mam ci ode mnie gagatku. Ty masz moją klamę? Komu ja dam klamę swoją? Ja ją wzięłam. My ją zostawili, jeśli ich nie brał, to wzięłam. No. I jeszcze 41 namo było. Tą w laboratorium? Nie, to ja tylko wziąłam to. W labiryncie to gdzie? Kto wziął moją klamę? No to jest ta w labiryncie, co dałam Trevorowi. A, no to daj mi ją, bo to jest na moich numerach. Ale poczekaj. To gdzie jest ta klama, co ci dam na Kajo, kurwa? Któremu z tamtych dałem. A dlaczego? A ja mówiłem, już się sam pogubiłem. No ale jak mi dałeś komuś moją klamę? A nie. To było tak, że tą klamę dałem temu, kurwa, gościowi, żeśmy sobie jaja z niego robili. I on potem dał któremuś, kurwa, z nich. Ty jestem, kurwa, na minusie o klamę. To ci dałem, mam na razie 20 tych klam. Amo masz? Amo też mam. Chodź do sklepu. Gdzie jest Chmielasz? No tu. On kasę ma? O, jest Chmielasz. Dobra, przepraszam. Szkoda. A ten Bazyl to musi być w Moncicie, bo to jest jeszcze w dodatku chłopak Sejli. Chłopak Sejli to jest jeszcze, Bazyl to jest chłopak Sejli. No. Wiele, kogo on sobie wybrała. Poprowadź Judy i pojedźmy na Vanilla Unicorn, bo tam jest moja fura. Chmielasz, pokaż mi swój dowód. Oczywiście. Ty wyrzuciłeś swój dowód, Chmielasz. Będę musiał go zgarnąć. Podjedziemy tam. A bo może w domu masz kopię? Ja już wiem znaczy wiesz co, nie mam kopii, ale na pewno jakoś sobie to ogarnę. Ja już wiem, co mogę powiedzieć, kurwa, Sterdowi, bo już wiem, o co tutaj też trochę może chodzić. Było nie tak, że ja... Sprzedałeś. Było tak, kurwa, ja nawet wczoraj o tym gadałem, słyszeliście, że chciałem nagrać z Bazylem The Day of the Life i to się, kurwa, ciągnie już trochę czasu, nie? No i kurwa, generalnie... Kulmie tam coś tam ganiał, kurwa. Znaczy, kurwa, coś takiego tam było, a ja, kurwa, z Bazylem się spieszyłem, kurwa. No i dlatego się spytał, czemu tam coś było, jest jakieś ganiane. Po ogóle skomplikowana akcja, no. I to źle mogli odebrać, kurwa. Myśmy się na nagranie spieszyli. Masz może moją simkę, Trevor? Trevor, daj simkę w tym, kurwa, w schowku. Zaraz, chodź. Ja ci oddawałem simkę. Serio? No! Dobra, chuj, to wyrobię nową. A jaki ty masz numer? 170816. Zaraz sprawdzę w kieszeniach, czy mam. Może odholujmy. A odejdź, nie ciągnij, Judy. Za klamkę. Nie robię tego. Gagatku! Tak? Wczoraj też tu stałeś. No. Wykiwałeś mnie.
Dlaczego się wykiwałem? Sprzedałeś mi za 6 tysięcy, ja dzisiaj kupiłem za 3,5. Nie sprzedałem ci za 6, tylko za 5, a tylko mówiłem, że taka cena. Ja nie wiem, jakie są ceny. No dobra, dobra, muszę jechać. Kto ci sprzedał za 3,5? Jeden gościu taki, czy za 3,5 mi sprzedał tyle samo, co ty. Tyle samo, co ja. No dobra, to jak ci będzie sprzedawał. Słuchaj, no, inny układ ci mogę zaproponować. Jaki? Taki, że ja ci będę dostarczał ten złom. Ja też. No. W jakich ilościach potrzebujesz mniej więcej? No, powiedzmy, że w dużych, no. A ty co? A później co? No, zależy ile, no to ja ci mogę dostarczyć w równych odstępach czasu odpowiednią umówioną ilość. Za odpowiednią opłatą oczywiście. Nie musisz robić nic, nie musisz jeździć, nagabywać, szukać. No, ale oczywiście cena za tym idzie. Taka, żebym też mógł zarobić, nie? Dobra, pogadamy później, mam do ciebie numer telefonu. Masz numer, będziemy coś załatwić. Trzymaj się, dobra, na razie. Cześć. Co to jest za gościu? Gościu, który sprzedał mi wczoraj je złom, dzisiaj kupiłem... Trevor, słuchaj, wszystko masz w schowku i generalnie zbiedniejesz, jak dam ci teraz te 23 kulki. I tak ci daję klamę za darmo. Kurwa, stary, dałem ci klamę i mówisz mi teraz, że dajesz mi klamę za darmo. Słuchaj, no nie wiem, co się z nią stało. Na spokojnie, gagatku. Od z ręki do ręki dałem ci klamę i 40. Dobra, jeden mam kulek. Ja tego nie zbiednieję, że coś ci się sprezentuje. Ogólnie mam jakieś bully coiny, wiesz co się z tym robi? Bully coiny? Oczywiście, że tak. Co się z tym robi? Klamki. To widzisz, ja tylko otwieram kurwa klamkowe imperium. No dobra, ja przeżyję ten dzień dzisiaj, tak? A ja jestem tu po to, żeby... Ja mam wyjebane tych gangsterów, kurwa. Jak ktoś ma do mnie problem, to niech kurwa ze mną pogada, a niech się kurwa bawią w tą ciuciu babkę, wyjebane mam w nich tych kurwa szczochów wszystkich. Aha, czyli nie gadasz z nikim. Już mam już kurwa po dziurki w nosie, kurwa. I każdy coś kurwa pierdoli, że się na kogoś rozjebałem, kurwa. Ojebało się im coś na mój temat. Żyję swoim życiem, kurwa, nie będę się przejmował. Jak chcą wywozić, to ich wywożą. Jakie podejście ma. No jak chcą, to niech mnie zabiją. No, słuchajcie, macie może ze 100 dolarków? Znaczy nie telefon, tylko kartę. No nie wiem. 20. No nie wiem. Nie wiem, czy nie zbiednieje. Kurwa, łeł, łeł. A ty powiedz mi lepiej, kurwa, co z tymi twoimi sztabkami, kurwa. Wy zrobiłeś to w końcu, czy co? No oczywiście. No przecież jesteś bogaty, gagatku. No tak, ale zbiedniałem. Tutaj przyjmują tylko, kurwa, normalną gotówkę. Dobra, pójdźmy do bankomatu, tutaj jest naprzeciwko. To idziemy, tak? Gdzie teraz? Po ten dowód może, co? Nie, poczekaj, teraz jedziemy tutaj naprzeciwko do banku, kurwa, bo muszę płacić pieniądze, bo... Dobra. Trevor, słuchaj, jak chcesz, to ci mogę zajechać trochę siana. Co? Idę ci zajechać, kurwa. 500! 800, no nawijaj. Ale jak zajechać siana? No, normalnie, no wiesz. Ja rozumiem, że jesteś dom Trevorone, ale przecież wszyscy wiemy, że jesteś, kurwa, sedi, jesteś nierobem i nie masz pieniędzy. Ile ci zajechać? Kurwa, jak... Już ty, kurwa, gnąć i trzeba było tak samo mówić, jak potrzebowałeś, kurwa, kasy wczoraj, kurwa, 50 tysięcy. Jak na kolana padłeś przed Don Trevorone, kurwa, prosząc o pożyczkę za uratowanie życia. Jasne, Trevor, to są takie moje wygłupy. Aha, super. Czemu ja na nich tracę siano? Co zrobił? Gada głupoty. Gada głupoty. A, czyli nic nowego. No. Co? Przyszedł walnął czołem i pobił. Gdzie? Nie widziałem. Do siebie podbił, czoła walnął. Możemy teraz lecieć po tą simkę, tylko gdzie ją kurwa wyrzuciłem? A, tam w sklepie. Simkę chyba kupiłeś, chyba, nie? Chyba tam to jest, tak, simkę już mam. No może zadzwonię do kuja i powiem, że kuj mu w dupę. No to miło było cię znać. Jak wiem. Coś, to już wiem, kto ci karawan ogarnie, tanio. Nie no, słuchajcie, może mi jakoś pomożecie, kurwa, no nie wiem w sumie, co mam z tym zrobić. I my mam wyjebane, ale no jeżeli mnie goni całe miasto, kurwa, no to co myślisz, że się ze mną stanie? Ja ci powiem tak, jak wczoraj tam prosiłeś o tą pomoc, nie? A? To mi powiedzieli wszyscy, tylko nie moim samochodem, bo jego szuka całe miasto. Co chwilę na dychę wjeżdżają pytać, czy ty jesteś i tak dalej, nie? O kurwa, serio? Od wczoraj? O ja jej zanim wie. Ja do ciebie właśnie dlatego zadzwoniłam, bo mówię, no pewnie dziś chwila, że za mną nie ma? Nie, ale wiesz, przychodzę i nagle się dowiaduję od szefa dychy, ty tylko nie jedź moim autem, bo szuka go całe miasto, co chwilę wpadają o niego wypytywać, szuka go kuj wszyscy. Ale to było o której godzinie? 5 minut przed tym, jak go mi porwali. To nie. No ale co nie zmienia faktu, że Steryt powiedział, że i tak dalej mnie szukają. To na chuj były te pieniądze temu chujowi? Pytanie, czy to chuj cię dalej szuka? W
meta. Pytanie, czy kuj nie sieje dalej tego fermentu? Mam pomysł! No? Zajebisty. Wczoraj pamiętacie, jak zrobiłem wam fotki? Dzisiaj robimy sesję part, kurwa, dwa. Robimy ci zdjęcie chmielasz i obserwujemy, czy ktoś przyjeżdża na to miejsce, kurwa. Takie, żeby ktoś rozpoznał, co to za miejsce. Tak. I zobaczymy po prostu, ile osób faktycznie cię szuka. Jak przyjedzie 10 samochodów, kurwa, to spierdalamy. No. Tylko takie, żeby każdy wiedział, gdzie to jest. Dzisiaj jesteś po prostu mózgiem operacji. No dzięki. Tylko takie miejsce, żeby dobry widok był z niego na coś. A pod bazę wojskową? Tam jakby od tyłu jest taki parking. No dobra. Tutaj, tu. Tylko pytanie, czy się będzie chciał jechać jeszcze tutaj, nie? Spokojnie, iż tam leży na bank twój dowodzik, tak. Dobra, kurwa. By dawać dowodzik mój! Tama chyba nie. To gdzie teraz? Możemy zrobić ten plan, co trzeba robić. No, możemy jechać. No nie wiem, jakieś takie miejsce, żeby z góry można było obserwować, z góry. Albo jeszcze do Amunation jeszcze zajedźmy. Muszę kupić kulki. Na Sandy Shore są. Ej, oto! Po co skręcasz? Mam pierwszeństwo, jadę z naprzeciwka. I nie skręcam w lewo. Ale go zwyzywałeś, Judy. Moja krew. No idiota, no nie ma prawa. No ty tak samo, no kościu! Judy, ty chyba się uczyłaś u Trevora, pani samochód. Nie Trevor, prawda. Nie obrażam cię, po prostu jestem podziwu waszych umiejętności. trochę jeszcze do przodu, Judy. Prosto. Dobra, zawsze zapominam, tych mało tu jeżdżę. Właśnie, rzadko ojca odwiedzasz w jego stronach. Prawo? Dawaj, nie. Tutaj. Tutaj, no. Grubego Johna. Wow, Judy, no! Sorry za te drzwi, oddam ci kiedyś Trevor. No. Zostajemy? Czekamy, no. No możemy pod Amunation podjechać, nie? No może. W sumie tam mieliśmy jechać, nie? Myślałem, że to ciebie jedziemy. Muszę sobie licencję wyrobić. Kiedyś to ja ci dawałem prezenty, jak masz muszę. Jest tylko starczyło mi na 19 kulek. Chodź, dam się gifta. Ale to kulki jakieś inne, tak? Masz donate. Jasne, pokaż co tam masz. Gdzie ten donatecik? Na schowku. Jasne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Gdzie idziemy? Właśnie, pokaż nam tę knajpę, Trevor. No to jest ta knajpa tutaj. Tutaj? Sprawdźmy, czy tam da się wejść. Zaparkujmy, Judy, daj znać, jak już będziesz stała i się nie ruszała. Okej. Okay. Miałeś pierwszy.